W zadaniu kolejnym chcemy włączyć czynniki podpierwiastki. No i teraz tak, spójrzcie. Jeżeli mamy taki przykład, czyli przed pierwiastkiem znajduje się jakaś liczba, jakiś ułamek, to mamy pierwiastek bez stopnia, a tu mamy liczbę podpierwiastkową, to jeżeli chcemy tą liczbę sobie włączyć do pierwiastka, to robimy to w ten sposób, że przepisujemy sobie pierwiastek tego samego stopnia, a następnie tą liczbę, która stoi przed pierwiastkiem, podnosimy do potęgi b, czyli do potęgi równej stopniowi pierwiastka i mnożymy przez liczbę, która znajduje się pod pierwiastkiem. Czyli tutaj mamy pierwiastek drugiego stopnia, czyli ten sam stopień w pierwiastku zostanie i mamy tak, 5 do kwadratu razy to, co pod pierwiastkiem, czyli razy 5. Czyli mamy pierwiastek z 25 razy 5, czyli pierwiastek ze 125. No i spójrzmy dalej. Tutaj także mamy pierwiastek drugiego stopnia. Tak? Tutaj dwójki się zwyczajowo po prostu nie zapisuje. Czyli siódemkę podnosimy do kwadratu i mnożymy przez 3. Czyli mamy tak, 49 razy 3, czyli to będzie 147. No i lecimy dalej. Mamy teraz tak, 9 do kwadratu i chcemy to sobie pomnożyć przez 2, czyli mamy pierwiastek z 81 razy 2, czyli pierwiastek ze 162. No i spójrzmy dalej. Mamy pierwiastek drugiego stopnia, czyli 13 podnosimy do kwadratu i mnożymy przez 2. Czyli tak, 13 do kwadratu to 169 razy 2, czyli otrzymamy pierwiastek z 338. No i tutaj może troszkę trudniej będzie, bo mamy ułamek zwykły, czyli musimy sobie ten ułamek podnieść do kwadratu, czyli pamiętajcie o tym, że musimy zapisać sobie go w nawiasie, ponieważ podnosimy i licznik, i mianownik tego ułamka do drugiej potęgi i mnożymy przez to, co mamy pod pierwiastkiem, czyli przez 27. Czyli mamy tak, 1 dziewiątą razy 27 pierwszych, oczywiście nadal pod pierwiastkiem, skracamy sobie przez 9 i otrzymamy pierwiastek z 3.